Zegar od strony tarczy. Otwieramy drzwiczki. I tak lecimy od dołu. Nakręcanie chodu, czyli wahadła. Z prawej strony nakręcamy melodię, a z lewej strony nakręcamy bicie godzin. Tarcza bardzo ładna, grawerowana. Ładnie to wygląda. Zegar w ogóle bardzo mi się podoba. Koło godziny 12, właściwie nad godziną pierwszą, tutaj u góry jest pokrętło do regulacji dokładności wskazań. Jest podziałka. Każda jedna kreska oznacza jedną sekundę na dobę. Tak mniej więcej producent to zrobił, że możemy tutaj po wstępnej korekcie dokładności wskazań na wahadle, tutaj możemy sobie doregulować zegar już tak na zycher, krótko mówiąc. Czyli zalecam regulację raz na kilka dni, jak już tam będzie na wahadle mniej więcej dobrze. Czyli zegar po tygodniowym okresie między jednym a drugim nakręcaniem powinien mieć dokładności około 30 sekund do minuty. Wtedy będzie bardzo dobrze. I jeszcze z lewej strony zatrzymanie bicia, czyli właściwie zatrzymanie melodii, na przykład na noc. Jeżeli nie chcielibyśmy, żeby co 15 minut nam nie dzwonił, to tutaj jak przekręcimy w lewą stronę długim ogonem w dół, zegar nie będzie nam wybijał, ani nie będzie nam na każdym jednym kwadransie, proszę bardzo, zegar nie będzie tutaj wydawał dźwięków. Mechanizm sobie cichutko pracuje, ale młotki są podniesione do góry, więc nie biorą udziału w wygrywaniu melodii. Jeżeli chcemy wrócić do wygrywania melodii, to z powrotem strzałeczkę przesuwamy do góry. Tak. O. I proszę bardzo. Tak to się odbywa, czyli jeszcze raz, jak chcemy zatrzymać melodię na noc lub mamy spotkanie, kręcimy wskazówką w dół. Młotki są podniesione, tam z tyłu podnoszą się, jest cisza. Jak wracamy do wygrywania melodii, to z powrotem do góry. Proszę bardzo. I zegar wygrywa nam całą melodię Westminster.